witamy się z wami, moi drodzy, nasi drodzy. Nagrywam dzisiaj vloga telefonem. Tak, Jula właśnie jest w piżamie. Jedziemy do polskiego sklepu po mięso, bo tam jest w dobrej cenie. Tak, jest zdecydowanie tańsze. Lepsze, chyba lepsze też w sumie. I lepsze, smakuje. Też mi się tak wydaje, ale głównie chodzi nam o cenę, nie ma co się oszukiwać. To nie wiadomo. Słuchajcie, zrobimy takie szybkie zakupy. Właśnie sobie jedziemy, jak widzicie, mamy na maksa deszczową pogodę, a wielka szkoda, bo pewnie byśmy sobie pośmigali rowerkami. No ale w Holandii tak, deszczowo. Dzień bardzo aktywny, piąty dzień diety za nami. Tak, mamy piąty dzień diety, słuchajcie, więc naprawdę w naszej lodówce jest bardzo zdrowo i mam nadzieję, że tak zostali na długo, długo. Może jutro pojedziemy do Walii, co? Padł taki pomysł, no ale zobaczymy, zobaczymy jaka będzie pogoda. Proszę bardzo, polski sklep, mega center. Ja kochani wam się nie pokazuję, bo naprawdę jestem w piżamie, mam no make-up day, mam końcówkę swoich dni. Słuchajcie, dzisiaj miałam taki bardziej organizacyjny dzień, z tej drugiej strony też sprzątałam, dalej ogarniam pranie i dzisiaj mam taki trochę dzień poza kamerami. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Próba dźwięku. Słuchajcie, zobaczcie jaki ja mam sprzęt. Też jestem ciekawa, zaraz zobaczymy. Nagrywam telefonem i słuchajcie, tak jak wczoraj wam mówiliśmy, jedziemy do? Na to Energylandii holenderskiej. Energylandia holenderska. Może niektórzy by zrozumieli. Dokładnie, ale tutaj się to nazywa Walibi, prawda? Dobrze mówię? Także my jedziemy, czeka nas cały dzień rozrywki. Dla kogo rozrywki? Zobaczymy, bo jak wiecie, ja się boję takich ekstremalnych rzeczy. Gradzen jest miłośnikiem, uwielbia adrenalinę, także ja jako dobra, kochana dziewczyna będę mu w tym towarzyszyła, aczkolwiek nie obiecuję, że będę zjeżdżała na wszystkich zjeżdżalniach, ale zrobię co w mojej mocy, może na jednej jakiejś takiej bardziej lightowej zjadę, zobaczymy. No ale piękna pogoda nam dopisuje, a to jest najważniejsze. My już, słuchajcie, dojechaliśmy. Zobaczcie, jak dużo jest aut na parkingu. Naprawdę dzisiaj jest sporo ludzi, tak czuję. Czy wy widzicie, jaka ona jest ogromna? Gracjan mi powiedział, że to jest chyba taka najgorsza, najbardziej ekstremalna. Słyszycie to? Nie, nie wiem, czy oni... Nie, to w ogóle ja najchętniej, wiecie co, ja bym poszła do auta z powrotem. Ja to się boję, Gracjan. Ja to chciałabym kobiety z krwi i kości, co niczego się nie boi. No niestety, ja taka nie jestem, ja się wszystkiego boję. Małe dzieci wchodzą. Gracja mówi, że pójdziemy na jakąś pierwszą kolejkę i ona jest taka bardzo, bardzo lajtowa, aczkolwiek ja mu nie ufam. Nie ufam ci na to. Nie, nie spodoba, nie ma szans. Ja mam traumę, bo jak kiedyś idziemy na takie obozy cheerleaderek, to słuchajcie, w Jarosławcu, w Jarosławcu byliśmy i pamiętam, że moja mama musiała zatrzymywać kolejkę, bo ja tak się bałam, a to była taka kolejka, że tylko tak, takie kółeczko robiło. I ja chyba jakąś traumę mam po prostu. Ja też miałem traumę, kiedyś się bałem takiej kolejki, z tej na jej odcięcie nie zjechałem. Jezu! Ale już zjeżdżę normalnie. A ciekawe, czy będziecie słychać. No właśnie. Właśnie weszliśmy. Zobaczymy. O, na to pójdę, bo to jest lajtowe. Chciałam wam pokazać, jak tutaj wygląda wejście. Rozdzieliłam się z Gracjanem, on szaleje na przeróżnych kolejkach, nie dałam się namówić niestety na tą pierwszą. Mnie to, słuchajcie, wszystko przeraża, wygląda dla mnie to strasznie. Mnie to się, słuchajcie, nie da namówić na takie roller coastery, ale tutaj mi się podoba. Ja mogę iść, słuchajcie, na takie coś lajtowe. Właśnie jesteśmy na kole, bardzo wysoko. Stamtąd widać kolejną kolejkę i tutaj mamy taki widoczek. A za nami widać kolejne kolejki. I tylko słuchać tych ludzi, którzy się drą. Szukam mojego Gracjana, on gdzieś się bawi na kolejkach, słuchajcie. A tutaj znalazłam takie mini taksi. Chyba coś dla mnie, co? Widać, że dla bobasów. Tutaj mamy jakieś sklepiki, tutaj mamy Game Street i możemy wygrać różne pluszaki. A właśnie się zastanawiałam, skąd te dzieciaki mają takie duże zabawki, duże misie. Trzymaj się, zapnij się dobrze.
No nie masz kompana, niestety. Ja się boję bardziej niż ty! Boże! Ja temu nie ufam, ja temu nie ufam! Kocham cię, Misiek, pamiętaj! O nie! Jezusa Maria! Widziałam Gracjana minę. Powiem wam, że mnie takie chodzenie tutaj strasznie męczy, bo ja w ogóle z tego nie korzystam, tylko chodzę za Gracjanem co chwilę i on się w sumie sam bawi. A teraz idziemy na jaką kolejkę? Na tą najgroźniejszą. Najgroźniejszą? Tak. Uuu, no dobra. Najbardziej ci się podobała? Najbardziej chyba ta pierwsza, bo tam jest taki strzał po prostu od zera. No. Nie jesteś rozpoznana, tylko jesteś w tunelu i od zera wystrzeliwuje cię przed ona ciebie. Była szybka. Ale jest kłamałeś. Najłatwiejsza. Kłamałeś. Ale jest najłatwiejsza. Jest no bo jest jako pierwsza jest dla mnie jak najlżejsza, tylko że jest dla mnie najlepsza, no bo... Strzał jest taki. No tak, no i to jest zajebiste. Ale nie jest jakoś... No to jest ta, której się bałem, jak byłem mały. Kolejka Goliat podobno jest najszybsza, najmocniejsza i myślę, że da się to potwierdzić, ponieważ przed chwilką zjeżdżali ludzie i tak piszczeli jak na żadnej innej kolejce, naprawdę. Tutaj jest taka budka, która przypuszczam robi zdjęcia w czasie jazdy, takie pamiątkowe, oczywiście pewnie za opłatą, ale myślę, że jest to super pamiątka. Czy tam zjeżdża mój Gracjan? Dobra, leci mój Misiek. Jezu, jeszcze wariat na początku usiadł. On jest nienormalny. Boże. Ja się stresuję za niego. Serio, naprawdę, całe ręce mi się spociło. A czekaliśmy w tej kolejce pół godziny. Pamiętajcie, widzowie, że jak chcecie jeździć na kolejkach górskich, to tylko w pierwszym wagonie. Z przodu. Nie, bo jest po prostu najlepsze wrażenie są jazdy, bo jesteś z przodu. I odbieracie sobie tylko przyjemność, jak będziecie się trzymać. Także pamiętajcie, ręce w górze. Tak, ty to można więcej o tym powiedzieć, nie jeżdżąc na nim. Do jakiego chce, nie? Do tego. Co? Do tego. O nie! Czekaj. No. O nie! Nie tak mocno, Misiek. O, mi się nie udało. Kurde! Lżej! To nie jest takie łatwe. Tutaj jest cały plan w Alibi. Zobaczcie, jakie to jest ogromne, żeby to przejść i w ogóle skorzystać z każdej atrakcji. To naprawdę sobie trzeba zarezerwować cały dzień. Zatrzymaliśmy się teraz na coś chłodnego, oczywiście zero i powiem wam, że jestem tak głodna. Gdyby nie nasze postanowienie, to byśmy już jedli burgera albo jakąś tortillę. Gracjan powiedział, bo ja mam tutaj mikrofon, że gdyby nie nasze postanowienie, to pewnie teraz byśmy jedli coś niezdrowego. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy szósty dzień. Wiem, że to jest dopiero początek, ale nie mega fajnie. Dobre, nie właśnie, churrosy były. Nie złamiemy się, zjemy jakąś zdrową kolację, jak będziemy w domu. Wyobraźcie sobie, że jedyna atrakcja, na której dzisiaj byłam, jest to koło. Naprawdę, bez ściemy. Nawet Gracjan mi zrobił piękny zdjęcie, także tutaj możecie zobaczyć. Zaraz się dałem odspadł, nie wiem. Nie! Nie spadł! O Jezus! Ale mokro. Strasznie mokro. Super. No. Teraz się wypadnie. Nie wypadnie. Wypadnie. Nie martw się. Gracjan poszedł na ostatnią atrakcję, nie wiem czego widzicie. Wow. Oh my god, jakie to jest mocne! Słuchajcie, całe szczęście, że wzięłam aparat ze sobą i czekał w aucie, w bagażniku, bo telefon mi się, słuchajcie, rozładował. Niestety, ale to nic. Słuchajcie, podłączyłam szybko mikrofon do aparatu i mam nadzieję, że super jest dźwięk. W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy miło wam się oglądało dzisiejszego vloga ze względu choćby na właśnie ten dźwięk, taki czysty. Właśnie bardzo się cieszę, że go kupiłam, ten mikrofon. On głównie miał mi posłużyć, słuchajcie, do filmów mówionych, do Q&A'ów i tak dalej. Natomiast w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy gdzieś, wiecie,
w jakiejś takiej otwartej przestrzeni, gdzie są ludzie, jest to przestrzeń publiczna, jest głośno i tak dalej, no to jednak on się naprawdę przydaje, bo nie słychać po prostu ludzi dookoła, tego szumu. O, na przykład takiego nie będzie słychać. No i wracamy, ale słuchajcie, co chciałam powiedzieć, że naprawdę było bardzo fajnie. Szkoda, że telefon mi się rozładował, bo byliśmy na jeszcze jednej atrakcji, z której ja skorzystałam i Gracjan tak się ze mnie śmiał. Poszliśmy na takie huśtawki, które naprawdę wyglądały tak bardzo niepozornie i jak się okazało, naprawdę były hardkorowe, bo nawet Gracjan to powiedział, ej, naprawdę się myślałem, że będzie lżej, ale czułam taką adrenalinę w sobie i cały ten proces dookoła, który robiliśmy tymi huśtawkami, trochę nieskładnie mówię, ale chyba dalej jest we mnie adrenalina, to powiem wam, że nie odezwałam się praktycznie ani słowem, tylko powiedziałam do Gracjana, umieram, przysięgam. Chyba tak to było, co? Coś takiego powiedziałam, bo Gracjan co chwilę mnie pytał, jak tam wszystko w porządku, a ja mówię, Boże, już chcę na dół. Cała blada się zrobiłam, słuchajcie, ja się nie nadaję na takie atrakcje, będziecie się ze mnie śmiać, no ale trudno, taka jest prawda. Ale ogólnie bardzo fajna randka, bo Gracjan mnie zaprosił dzisiaj, także było mi naprawdę bardzo, bardzo miło, bo jednak spędziliśmy troszkę inaczej ten czas. Już mi ręka odpada od tego aparatu, bo naprawdę jest on ciężki, także fajnie, że dzisiaj pomyślałam o tym telefonie jednak, no bo z drugiej strony, gdzie ja z tym aparatem na te wszystkie kolejki, Gracjan by musiał nosić w plecaku i wiecie, to byłoby w ogóle bez sensu. Żadnej maskotki nam się też nie udało wygrać, choć naprawdę, powiem wam, że wielu ludzi wracało z tymi maskotkami i jednak dało się wygrać. To nie było tak, że te automaty sobie tak stały, dokładnie. Naprawdę była duża szansa. Chyba, że to byli pracownicy. Chyba, że to byli pracownicy ukryci. Ale nie, no śmiejemy się. No trudno, ważne, że spróbowaliśmy. Było bardzo fajnie, polecam wam Walibi, jeśli będziecie. W ogóle Walibi też sprawdzałam, jest czynne od 1971 roku. Tyle lat, serio. Sprawdzałam to dzisiaj w internecie z ciekawości, także wow. Naprawdę bardzo długo. Ciekawe, jak to wyglądało wtedy. No. Także taka polecajka, jeśli lubicie adrenalinę, to na pewno będzie to coś dla was. Gracjan po prostu uwielbia taką adrenalinę, także to było miejsce idealne dla niego. I się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki vlog troszkę inny bardzo wam się spodobał. My zmykamy do domu, jesteśmy turbo głodni, bo ostatni posiłek jedliśmy. Nie wiem nawet, słuchajcie, o której, w każdym razie bardzo późno musimy zjeść porządną kolację, bo jeszcze mamy trochę kalorii do wykorzystania. Naprawdę teraz liczymy te kalorie i wzięliśmy się tak na 101% za tą dietkę. Nie oszukujemy, tak jak zawsze, nie? Buziaki, dziękujemy wam za oglądanie i pa, pa!